fajnie jest. Dopierośmy przyjechały, ale już nam się podoba. Bardzo mi się podoba, jest super. Bardzo fajnie. Dzisiaj, tak jak zwykle w sobotę, w niedzielę w ramach warków rękodzielniczy pokazują swoje piękne wytwory. Są to rękodzielnicy nie tylko tarnogórscy, to ważne, bo ściągają tutaj do nas ludzie na czasami naprawdę z bardzo daleka. No to jest fajna rzecz tak naprawdę, bo ona się ciągnie od samego początku gwarku. Trzeba pamiętać, że jak się zaczynały gwarki, było tak naprawdę tylko rękodzieło, wystawiali się artyści, ludzie, którzy coś pokazują fajnego i robią to sami. I tak właśnie jest na Placu Wolności zawsze. No i zawsze znajduje swoich fanów, bo to, co jest wszędzie, jest wszędzie. A to rękodzieło jest właśnie u nas. Najważniejsze jest to, co się dzieje w mieście, a tu wszędzie to widać, dlatego że do każdego lokalu, jakiego się nie wejdzie, jest specjalne menu, restauracje przygotowują koncerty, wystawy, wernisaże, każdy coś organizuje, stowarzyszenia wystawiają swoje stanowiska, Tarnogórska Szafa Społeczna, ludzie pokazują na mieście swoje wytwory. Ten klimat gwarków widoczny na każdym kroku, bo dobrze wiecie, że do każdego infartu się wejdzie, do tej gwarki, czuć, bo wszyscy żyją tym świętem, niekoniecznie wszyscy są pod sceną. Ktoś lubi karuzele, jest tam, ktoś lubi rękodzieło, jest tam. Strefa futraków jest tam, a tak naprawdę w całej Tarnowskich Górach coś się dzieje i to jest największa siła gwarków. No też na te gwarki cały rok ludzie czekają, nie? Tak jak my. Jesteśmy już kolejny raz, więc trochę ludzi nas rozpoznaje i podchodzi. Mamy nadzieję na nowych klientów. To są ręcznie wykonane maskotki, sama je osobiście robię, na szydełku. Są robione maskotki typową, klasyczną taką techniką. Nie ma plastiku, kleju, elementów metalowych. Cóż, no, stało się to i pasją, i pracą. Jestem tu z powiatu tarnogórskiego, z miasteczka śląskiego. Jest świetna atmosfera, ludzie w Tarnowskich Górach w ogóle są bardzo sympatyczni. Jest tu grono ludzi, którzy po prostu przychodzi pogadać, poplotkować. Dzieci, które chcą się nauczyć na szydełku robić. Jest rewelacyjnie, jak zawsze. Jesteśmy pasjonatami z Laryszowa, robimy warsztaty bębniarskie, robimy również warsztaty ceramiczne, a na naszym stoisku są wyroby ceramiczne i bębny, które też robimy sami. Zapraszam do zakupu wyrobów z drewna, zegarów loftowych, desek do krojenia i wszelkich akcesoriów użytecznych w kuchni, a także do serwowania potraw. Zapraszam też do odgrania instrumentów, które sam wykonuję. Na moim stoisku można znaleźć biżuterię ręcznie robioną oczywiście, makramki, sznurki różnego rodzaju, len, skórę i oczywiście kamienie naturalne. Na pikniku przed Tarnogórskim Centrum Kultury są same ciekawostki. Bawimy się, śpiewamy, są pokazy taneczne, będzie też pokaz cyrkowca. Przed TC-kiem za sceną odbywają się pokazy balonowe, możemy wręczyć książeczki z Olmetu, więc w sobotę i w niedzielę bawimy się przy TC-ku. Nina, jak atmosfera? Podoba się? No fajna. Bardzo fajna muzyka, dużo ciekawych stoisk. Przyszliśmy z dziećmi na lody, karuzele, a czy jakieś konkretne? Zobaczyć zespół test. Szczególnie chyba karuzele w tym roku z naszym maleństwem. To jest najlepsza atrakcja. My co roku, bo tu mieszkamy. Wspaniała. Wspaniała, bo ładnie śpiewają. Ludzie się kulturalnie zachowują, więc uważam, że fajna sprawa. Ja na gwarki, słuchajcie, jeździłam co roku i pamiętam, że jeszcze nawet 10 lat temu, gdzieś tam chyba, nie wiem, na Sylwii Grzęszczak tutaj byłam tutaj zawsze. W tamtym roku chyba był Dawid Kwiatkowski, też tutaj byłam, próbowałam się dopchnąć do sklepu, także fajnie jest być, tak wiecie, po drugiej stronie. Zespół bardzo mieszany, jak mówiłam, basistka jest z Tarnowskich Gór, gdzieś tam wokalistka też migruje między Tarnowskimi Górami a Piekarami. Wszyscy jesteśmy, całą resztą jest z Rudy Śląskiej i mam nadzieję, że to widać na scenie, że czujemy się ze sobą dobrze. Ekstra, no układ na pewno się każdemu spodoba. I jak się już wejdzie na scenę, to już się nie chce potem schodzić. Była bardzo duża publiczność, tak jakby dla mojego introwertyzmu to zazwyczaj jest duże wyzwanie. Natomiast mega, mega się cieszę, że tak dużo ludzi przyszło, bo to też zawsze fajnie, jak ta muzyka trafia do ludzi. Oj tak, jeżeli tak jest na co dzień, to ja tutaj muszę częściej przyjeżdżać do was. Keep it up! Keep it up!
No fajnie, dobra energia, dużo ludzi, a to jest najważniejsze, nie? Że dostajesz energię od ludzi i tym samym dajesz tą energię, więc to jest taki obieg zamknięty energii. No dzisiaj co prawda tak przecinkowo, natomiast tak czy siak myślę, że tej energii trochę człowiek skubnie. Miasto sprzyjające artystom. Pozdrawiam Tarnowskie Góry.